pamiętać. A ja muszę teraz iść śpiewać w tunelach. Dzisiaj rano wreszcie uznali, że jestem gotowy, by przyłączyć się do kopaczy. Cieszę się, Bernardo. Niech równowaga cię strzeże na twojej drodze, April. Zawsze będziesz w moim sercu. A ty w moim, Bernardo. Zawsze. No. Przyjdziesz do nas jeszcze, kiedy twoja podróż dobiegnie końca? Próbuję. Do zobaczenia. Ojej. Nie cierpię pożegnań. Ale no. Żegnaj. No, ale żegnaj, no, przyjacielu. Dobra, Ben Bandu jakiś, dobra. I teraz co, tu Kruk śpi, tak? Krukiem nie? A, z tym mieliśmy rozmawiać, starszy. Chodź tu, rozmawiać. Coś tu, nawet nie ma, gdzie, no. Dobra, do dół już był. Teraz, ja zaraz tutaj z tym. Coś ci mówi? Bagbar. Skąd znasz to słowo? Duchy powiedziały mi, że miałam Bagbar. Więc duchy przemówiły do ciebie. Masz dużo szczęścia. Byli tacy, którzy weszli do domu duchów, ale już nigdy stamtąd nie wyszli. Nie spędzili tam noc, ale nic nie usłyszeli. Ale do ciebie duchy przemówiły. Bagbar, komisja ciebie zabije, która mówi prawdę na dwa sposoby. Pierwszy z nich to mroczna prawda, to co o sobie sądzisz, kiedy nie jesteś siebie pewna, a ludzie nie jesteś na siebie zła. Druga prawda jest zupełnym przeciwieństwem pierwszej. Ten sposób musisz o sobie myśleć, żeby osiągnąć szczęście. Te duchy przypominają nam, że obie te części są równie ważne, że nie możesz naprawdę siebie pokochać, jeśli nie zdasz sobie sprawy ze swoich wad. A ci ludzie, tu nie widziałam. Czy oni naprawdę tam byli? Duchy używają masek, żeby przekazać swoją wiadomość. Mówią głosami z przeszłości lub teraźniejszości, które mają dla ciebie duże znaczenie. Posłańcy nigdy nie są ci sami wiadomości, także, ale musisz postarać się ich usłyszeć i wziąć ich słowa do swojego serca. Duchy powiedziały mi, że moje imię pośród Banda będzie brzmiało April Bandu Embata. A pomiędzy małymi, która poszukuje i znajduje. A więc to ty jesteś tą, o której śpiewamy w naszych pieśniach. Człowiekiem, który przyjdzie nam z pomocą i uratuje nasz świat i który potem go rozerwie. Ty nosisz naszemu ludowi zarówno wieści radosne, jak i smutne, a być Bandu Embata zarówno nadziei, jak i rozpacz. Nasz świat nigdy już nie będzie taki sam od kiedy się w nim pojawiłaś, ale jesteśmy ci wdzięczni, a ja jestem dumny, że cię spotkałem i że mogłem ci dać to, po co przyszłaś. Trafiłam tu tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. Nie przyszłam po nic konkretnego. Wybisz się po to, po co przyszłaś. No. O? Co to jest? Uhuhuhu. Co to jest? No. Dali nam ojcowie, żebyśmy go chronili, aż nadejdzie ten dzień. Był z nami od dawna. To część dysku. A więc wiesz, co to jest? Przyszłaś po kamień i może do tej pory nawet o tym nie wiedziałaś? Chyba tak. Dziękuję. Teraz musisz ruszać w dalszą drogę. April Bandu Embata. Pamiętaj, że teraz to także twoje plemię i że zawsze przywitamy cię z radością, kiedy nas odwiedzisz. Jestem zaszczycona. Dziękuję. Niech między palcami twoich stóp zawsze będzie jedna April Bandu Embata. Wzajemnie. Do widzenia. Czyli coś, mamy część dysku. Super. Kawałek kamiennego dysku, który dostałam od ludu banka. Co
co tam jeszcze? Chyba powinienem zobaczyć się ze starszym Banda. Dobra, dalej. Mam pierwszy kamień. To zabawne, ale przyszłam tu przez przypadek i nawet nie wiedziałam, że Banda strzegą części dysku. A tu masz właśnie. A tu masz właśnie, trzymam ją w dłoni. Jest o wiele mniejsza niż przypuszczałam. Zresztą to dobrze, biorąc pod uwagę to, że przez jakiś czas będę musiała nosić ten kamień ze sobą. To wcale nie jest takie trudne. Chyba się zaczynam rozkręcać. Oczywiście teraz, kiedy to już powiedziałam, pewnie wszystko zacznie się chrzanić. Jeszcze tylko 3 kamienie, a będę mogła wracać do domu. Oczywiście najpierw muszę jeszcze pokonać tego złego alchemika i powstrzymać siły chaosu. O, rany. Naprawdę muszę zacząć pozytywnie myśleć. Dobra, okej. Super, pozytywnie myśleć. A może z Krukiem pogadamy jeszcze? Halo, Kruczek, wstawaj. Dałem dziwny sen o jakimś innym sklepie. Był